Łącznie 62 osoby skierowano na kwarantannę po akcji charytatywnej zorganizowanej w Lubawce. W jej trakcie oddawano honorowo krew i okazało się, że jedna z osób pracujących w krwiobusie jest zakażona. Informacja o zakażeniu dotarła w trakcie akcji. Grażyna Smok, zastępca inspektora powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kamiennej Górze, poinformowała we wtorek, że w sobotę w Lubawce odbywała się akcja charytatywna, podczas której uczestnicy oddawali krew. Jak twierdzi Grażyna Smok, w tym celu przyjechał krwiobus z Wałbrzycha. Zachowano wszelkie wymagane zasady bezpieczeństwa, wszyscy byli w i utrzymywali dystans. W trakcie akcji, osoba, która w krwiomu spisywała dane osobowe dawców, telefonicznie została poinformowana, że jej test na koronawirusa jest dodatni. Akcję przerwano. Wszczęto postępowanie epidemiologiczne m.in. na podstawie listy krwiodawców. Z tego powodu w Lubawce 51 osób skierowano na kwarantannę. Powetowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu poinformowała, że w związku z tym zakażeniem w powiecie Wałbrzyskim skierowano 11 osób na kwarantannę, kolejnych 20 osób jest pod nadzorem sanitarnym. Regionalne Centrum Krwiodawcy Pałstwa i Krywaleństwa w Obrzychu poinformowało, że w związku z potwierdzeniem u jednego z pracowników obecności koronawirusa, częściowo wstrzymano akcję poboru krwi w terenie.